Elko, w ostatnim odcinku wspominałem, że zazwyczaj dobre ćwiczenia są nazwane po nazwisku swoich twórców. To chyba nie jest nazwane po nazwisku twórców, to się nazywa Triceps from Hell, ale wymyślił to Dave Tate i jak chcecie znowu sobie zrobić jakąś zajawę, trochę urozmaicić swój trening, to jest zajebista zabawa. I Rafał chyba już spodziewa się, co go czeka. Będzie ból. Będzie ból. Tak, będzie hell. Będzie my piekiełka. Prediction? Pain! Pain! Więc mamy 60 kilo, myśmy zarzucili 60 kilo. Dave tam poleca od 40-60% maksa, żeby wrzucić. To się zgadza. Mamy deseczki i teraz na czym to będzie polegało? Rafał sobie wyciska na golasa, potem do pierwszej deseczki 5 powtórzeń, potem do drugiej deseczki 5 powtórzeń, potem do trzeciej, and so on, aż umrze. I zobaczmy. Dobra, ja jestem gotowy, Brzyd jest gotowy. 5 powtórzeń i hops, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I skracam. Dwa, trzy, cztery, pięć. Opa. Dwa, trzy, cztery, pięć. Opa. Dwa, trzy, cztery, pięć. Opa. Raz, dwa, trzy, cztery. Szybszy jest. Chyba się rozgrzał dopiero. Opa. Dobra. I op. Dobry. No nie doszacowaliśmy maksa Rafała. Ale powiem ci, że tak, nie będąc w treningu, się zmęczyłem 60 kg, nie? Generalnie zasada jest taka, że zalewa was straszliwa ilość metabolitów, czyli produktów przemiany materii w komórce, głównie kwas mlekowy, jony, jakie jony? Wodorowe. Wodorowe, dokładnie. I to jest jakby sygnał do hipertrofii, więc jeszcze przez to, że mamy krótszy rąb coraz bardziej, też i trochę inaczej ten triceps pracuje na innym zakresie, więc włączamy coraz więcej włókien mięśniowych, coraz więcej włókien mięśniowych, coraz więcej włókien mięśniowych, które są włączane do ruchu, tylko na tej serii to można zrobić jeden, bo tak naprawdę wyrzut metabolitów jest czymś, co może też równie dobrze ograniczać hipertrofię, ponieważ jest bardzo niehipertroficznym przy przegięciu środowiskiem. Czyli po prostu fajny finisher, który zabiera naprawdę niewiele czasu. No. Jest czymś ciekawym, zabawnym, że tak powiem bolesnym. Ale to nie będzie ciężkie, to będzie w pewnym momencie bolesne. Po was będzie dokładnie. Będzie pompa mięśniowa, ale jako finisher coś, co pomoże wam odpalić triceps do wyciskania, urosnąć łapę trochę. Polecam. Fajna zabawa. Fajna. Dobra, i teraz przejdziemy do ćwiczenia numer 2. Ja to widziałem, to też jest wynalazek pana Tate'a. Tate lubi torturować ludzi, jak widać. I on to zrobił, był jakieś tam budowanie nóg, jakaś taka seria z Elite FTS, nie? I to mi się super spodobało, bo to jest też bardzo prostacka idea. Generalnie zakładacie jakiś nikczemny ciężar. Ja mam tutaj jakieś 25 kg czy 30, nie wiem, nieważne. I robi się tak. Jedno powtórzenie, 7 sekund przerwy, dwa powtórzenia, 7 sekund przerwy, trzy powtórzenia, 7 sekund przerwy. I jak w przypadku triceps hell, aż się nie zesracie. Dobra, no to kurwa lećmy. Możecie liczyć, chłopaki. O kurwa, ciężkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Mama, szyna, jedna, świetna. Jasna, 7, 8, 9, 2, 1. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, trzydzieści, raz,
2, 3, 4, 5. Ja tak to boli. 7, 8, 9, 40. Raz, 2, 3, 4. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 50. Raz, dwa, trzy, 10. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, 60. Raz. Mnie się podoba! Dość, kurwa! Grymas twarzy, jakby ci było bardzo dobrze albo bardzo źle. Dobra, dziękuję bardzo za uwagę. Anyway, znowu robię na przykład 4 serii tego gówna. Kiedy ile zrobiłem? 70 ruchów? No jakoś tak. Chyba się mija z celem, nie? Zalew metabolitów jest taki, po prostu całe nogi mi pulsują. Krwi tam jest w chuj. W sumie głupio, że wziąłem mordeksy, bo noga pewnie podwoiła objętość. Serdecznie polecam do zabawy. Napiszcie, jak wam się podobało. Pozdrawiam. Prosi, żeby zaśpiewać królewskie kółeczko. Tak.